Siemaneczko, witam serdecznie. Oczywiście miejscówka wam dobrze znana, moja ulubiona. Wchodzimy do wody i sprawdzamy, co jeszcze można tutaj znaleźć. Dzisiaj pogoda pochmurna, deszcze, więc niebawem ten poziom wody tutaj się podniesie. Trzeba korzystać, póki jeszcze nie jest tak źle. I co? Wszedłem tylko do wody, zaczęło padać. Ale przecież woda jest mokra, to bardzo nie zmoknę. Wchodzimy. Nie ma co się martwić. Na szczęście pod mostami nie pada tak bardzo, więc mam osłonę. No i coś tutaj już ciągnę pierwszego. Na dobry początek. Przepiękny wkręt jeszcze się gdzieś tutaj z mułu wyłonił. Super. Ale trafiłem. Pada coraz bardziej. Ale jak się skitram pod tym mostem, to już w ogóle na mnie nie będzie padało. O. I idzie do nas kawałek takiego pręcika i gra muzyka i idzie kolejówka, czyli ulubione kąski. Mamy taką stopeczkę piękna. Kosztem zamoczenia rękawiczki wyjmuję taki fant. Ha! Miedziucha! Cewka! No to warto było zamoczyć tę rękawiczkę, czekajcie. Ale jajca. Ale piękna. Piękna miedziuszka. Ona pod tutaj jest pod spodem zalepiona tym plastrem. Tutaj trochę wychodzi. O, patrzcie jak ładnie. Ale piękna. Robaki do wody z powrotem. Znajdźcie sobie inną miejscóweczkę, bo ja tą ceweczkę zabieram. Kiełże zdrojowe tak zwane tutaj zagnieździły się w cewce. Dobry wybór, bo piękna jest. Czyli miedziucha wpada. Wspaniały fan. Spójrzcie, trochę zeskrobałem tej taśmy i wyszła piękna miedziucha. A tutaj z ulicy cała rzeka wpływa do większej rzeki. I tutaj coś widzę. Wypłukało coś. Aha. Kawałek puszki. Też zabieram oczywiście. Słuchajcie, mam coś dużego. Wygrzebałem to jakoś butem. I za chwilę się dowiemy. Już wiem. Wyjdźmy trochę na brzeg. To jest przecież przepiękna, ogromna płytka. Dawno nie złapałem takiej. Prześliczna. Ha. Ale cieszy. Ha. Mega fan. Mega fan. Super. Nie mogę się napatrzeć. Dawno, dawno nie złowiłem. Przepiękna płytka. Dobra, łowimy dalej. Tuż obok tej płytki mam kolejny zaczep. Nogami już podkopałem. Spróbuję to jeszcze ręką wyjąć. Ja pierdziele. Hamulec. Ja pierniczę. Patrzcie. Masakra. Ła. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Zagłębie. Zagłębie kolejowe. Ile razy się tu już łowiło.
Kurczę, przepraszam. Warto było tu przyjechać. A miałem już nie przyjeżdżać, bo deszcz zapowiadali. Ja pierdziel. O, i po deszczu piękne słońce wyszło. Zawsze tak jest. Zawsze po deszczu wychodzi słońce. A po ciężarach później przychodzi jakiś pieniądz na skupie. Najgorzej to jest siedzieć i nic nie robić. Ale nie będę filozofował. Masakra. Tutaj jest jakiś potwór po prostu, którego nie mogę wyjąć, ale obok niego jest kilka mniejszych. I właśnie udało mi się wytargać coś takiego. Coś takiego, chyba od koła. A to nie jest przypadkiem od pociągu. Ciężko mi powiedzieć. Tutaj kawałek drewna jest. To chyba... Ciężko powiedzieć. Chodźmy tutaj na brzeg. O! Jest piękna rzecz. A wcześniej jeszcze oczywiście wkręcik, to już drugi dzisiaj. Niespodziewane łowy. A tutaj jest potwór wielki. Trzeba będzie chyba przyjechać z ekipą, bo sam nie dam rady. Dobra, łowimy dalej. Poszedłem po łopatkę. Spróbuję. Spróbować można. Takie coś oderwałem z tego. To w tym właśnie miejscu jest. Czy to fragment tego, czy to coś po prostu się przyczepiło tam. Nie da się tego teraz powiedzieć. Pomogło, proszę Państwa. Łopata podwadziła to. Ja to wyciągam. O kurczę. Czekajcie. Nie wiem, co to jest. To jest skrzynka. Utopić. Ojejku, co to jest? Pęknięte niestety. Akumulator. Akumulator. Niesamowite. Co tu się dzieje? Akumulator. Ja nie mogę. Takie płytki w środku są. Wypadają, niestety. Za to łapało. Ten cały bok jest metalowy. O. Chyba to też. Zaraz sprawdzimy. Nie, tu nie łapię. Tu też nie łapię. Bo to chyba ołowiane jest, z tego co mi się wydaje. To gdzie to łapało? Nie wiem. A, tutaj jest. O, ten mały uchwycik jest metalowy. Ja nie mogę. Centra się nazywa. Znana firma. O matko, idę jeszcze tam pogrzebać w tym miejscu. Proszę Państwa, tu są różne rzeczy w tym zagłębiu. Właśnie wyszło siodełko. Ła, jakie piękne musiało być kiedyś i wygodne. Patrzcie, sprężyny. Szkoda, że takie pokiereszowane. Kto by pomyślał, że jeszcze tutaj takie rzeczy wychodzą. Tu jest chyba druga część.
O, a to co? Jeszcze chyba tam jest druga część tego akumulatora. Po 15 minutach jakieś dwa worki z piaskiem przewaliłem, kopałem i wykopałem. I idę na brzeg. Nie wiem co to jest. Czy to jest fragment akumulatora? Czy też nie? Tak, to chyba to druga część. Nie mogę sobie odpuścić jednej części, tylko o, za to się łapało. I tamten uchwyt to był z drugiej strony, co wam pokazywałem wcześniej. To jest dużo większa część. Plecy bolą. O, dobra. To jest cały akumulator. Czyli to były dwa akumulatory. Czajcie? Ten jest cały. A ten jest łamany. Może jego część gdzieś jeszcze tam jest. Patrzcie, drugi uchwyt jest tu. O, sakra. Znaczek CCCP. Tfu. Czyli od jakiegoś ruskiego auta. Czyli ten uchwyt musiał być tego drugiego, stąd. No, pasuje. A spod tych akumulatorów, spójrzcie sami, wychodzą wkręty. Przykryte były. I stary kapsel Lecha. Lata 90. Końcówka. Ciągnę żyłkę. Coś na końcu tej żyłki jest, ale drugą ręką wyłowiłem podkładkę. Ta mniejsza, ale jest. Przepiękna. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No, mamy kolejny wkręt. To już chyba czwarty. O, i od karnisza żabka. Takich cudów to jeszcze nie widziałem, patrzcie. Jedna śruba i druga śruba, jedna na drugiej. Przyczepione. Zagłębie istne. Zagłębie. Przepiękne miejsce. Kolejny wykopany potwór. Patrzcie. Kawa złomu. Już kiedyś coś takiego wyłowiłem. Tymczasem ja sobie kolejną śrubę wyłowiłem. Tu jest jeszcze jeden potwór. Większy od tych wszystkich akumulatorów razem wziętych. Ale to na kiedy indziej. Tu musi przyjechać Sylwan, Maciek i ekipa Sylwana. Idzie jakiś fragment potwora. Czy uda mi się go wyjąć? Raczej tak. O nie. O nie. Tego się nie spodziewałem. Trzy płytki naraz. Trzy sklejone płytki naraz. Ja nie mogę. I znowu pociąg jedzie. Zawsze jak wyławiam płytki, to jedzie pociąg. Tak już musi być. Niesamowite. A to nie wszystko. To chyba cały skład płytek tutaj jest. Ja nie mogę. Wyjęliście kiedyś trzy płytki naraz, zlepione?
Zlepek monet, tak. Ale zlepek płytek? Niesamowite. Kolejna rzecz. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak taki wielki dzwonek. Ha, czy to jest dzwonek? Ha, tego wam nie powiem. Wygląda jak dzwonek. I to jest jedna z tych rzeczy, która tutaj utknęła głęboko w mule. I wyjmuję je pomalutku, wykopuję. Niesamowita rzecz. Co to jest? Mega. Tutaj coś się przykleiło. Wow. Może być jakiś kolejowy dzwonek? Ale czad. O ja, dobra. Łowię dalej. Śruby to już wychodzą tutaj pęczkami, można powiedzieć. Dwie sztuki następne. To jest po prostu coś niesamowitego, co tu się dzieje. Dobrze, łowimy dalej. Coś przyczepiło mi się, oprócz łopaty. Idzie, znowu idzie. Samoistnie. Kolejna płytka. Ja nie mogę. Ale połowy. Czasami tak z niczego takie rzeczy wyskakują. Nie zapowiadało się. A jest tak, że nie mogę teraz wrócić do domu. Muszę to łowić dalej. Szykujcie się na bestię, którą już wytargałem z głębi i jest teraz tutaj. Nie wiem, jak dałem radę. Plecy nie moje. Patrzcie na to. Sprzęg. Sprzęg kolejowy. Widzicie tego potwora? Zaraz wam pokażę. Tak, to się dzieje naprawdę. To mój trzeci sprzęg kolejowy w życiu. I trzeci z tego miejsca. Bardzo głęboko siedział. Za tą wajchę tylko udało mi się ciągnąć. Podkopałem. No i wyrwałem chwasta. Ale piękny. Jeszcze sprawdzimy, co tam jest. Proszę bardzo. Nie wiem, co to jest. Ale tutaj już metalu jest więcej niż w tych akumulatorach. O kurczę, już wiem, co to jest. Kasa. Stara kasa. Ja nie mogę. Patrzcie na to. A, oparzyłem się. Cholera jasna. Stara kasa fiskalna. Nie wierzę. Patrzcie na to. Ja nie mogę. Jest. Stoi. Niesamowite. Widzicie, co tu się dzieje? Jeszcze w kastrze tam mam przecież hamulec kolejowy. I jedną podkładkę. Ale teraz spokój. Ludzie, powiem wam tak. Akumulatory i tą kasę zostawiam tutaj. Sylwan przyjedzie ze mną, zabierzemy je. A resztę jakoś upcham do osobówki. Jeszcze coś idzie. Nie mogę odpuścić. Nigdy nie odpuszczam. Drugi hamulec, taki mniejszy i śruba. I o, cię nie mogę. Ale nałowiłem dzisiaj, ale nakosiłem. No nie. I jeszcze taki hamulec na koniec. Chciałem sprawdzić po prostu jeszcze to miejsce, to zagłębie, z których wytargałem te śmieci. I pod spodem jeszcze taki hamulec. Niesamowite.
Nadźwigam się dzisiaj. To się dzisiaj nie skończy, proszę Państwa. Dajcie suba. Dajcie łapkę w górę. Bo tu się dzieją rzeczy niesamowite. Drugi dzwonek. Jeśli go tak mogę nazwać. Drugi dzwonek. Ja pierdzielę. No, jeden tutaj stoi. Na akumulatorze. I teraz będzie stał drugi. Obok. Dawno takich pięknych łowów nie miałem. Kolejny wkręt. Ha. Następna płytka. Chyba muszę dzwonić po Sylwana jednak. Chyba Sylwan musi przyjechać. Nie wiem, jak ja to udźwignę wszystko. Coś ciężkiego idzie. Ciężka płytka. Oblepiona mułem. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Zgadnijcie, co teraz łowię. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. No to sprawdźmy. Kolejny hamulec kolejowy. O, taki piękny, malutki. Zgrabniutki. I jeszcze jeden wkręt. Ale ładne. Te klocuszki. Klocki hamulcowe. Jest taki. Jest jeszcze taki. Ten jest krótszy, a ten wcześniejszy był jeszcze większy chyba od tego. Z tego, co mi się wydaje. Zobaczymy później. Na podsumowaniu. Siedzieć. Dobra wiadomość. Sylwan przyjedzie z odsieczą. Pomoże zabrać te wszystkie złomy. A ja mam jeszcze jedną płytkę. I jeszcze jedną. A to co za pierun? O kurde. Daj ta spokój. Daj ta spokój. Daj ta spokój. Jak to mówi wujek z Mur Zasichle, aż rzeka odetchnęła. Wystarczy na dzisiaj. Muszę to wyjąć, zanim przyjedzie tata. I trzeba to załadować wszystko. Wszystkie te potwory. Trzeba trochę opłukać z muł te szanty, bo będą trochę lżejsze. Najgorsze było to, ale udało się. Patrz, jeszcze 2 złote leżało tutaj normalnie, bo noszę ten złom stąd tutaj, żeby Sylwanowi było łatwiej zaparkować. W oczekiwaniu na Sylwana wpadło jeszcze kilka puszek i 2 butelki zwrotne. Jedzie wielki Sylwan, wybawca. O, tutaj. Będzie najlepiej ładować. Dzień konia, tato. Ja przyjechałem tylko na chwilę.
Siemanderko, ale dzisiaj dzień konia. Ja mam też dzień konia. No, dzisiaj. To fajnie. Kurczę, powiem ci, że ja tylko chciałem na chwilę przyjechać, a tu stała się rzecz... Ty miałeś tylko wejść do wody i wyjść. Rzeczy samej, tatku. Dobrze, że jesteś zawsze ku pomocy. No i spójrz, podziwiaj. No, idę zobaczyć. Twoja reakcja jest najważniejsza. Ja już widzę stąd, co tu się dzieje. No. No, musi przejechać człowiek. Dobra, możemy iść. Ja już widzę, co tu się dzieje. O, a co to za dzwonki? No dzwonki takie. Jakie piękne. Nie ja, wiem. Ja te dzwonki sam robiłem. Pięknie grają. A to, czy to nie są dzwonki wujka z morza Sichle? Ja myślę, że on może no podrzucił nam. Patrz, to widzisz, co to były? Jak się rogatki podnosiły. No, ja mówię, że to jakieś kolejowe musiały być. Kolejówki, no. No. Cześć. Tu jakiś dyferencjał. A czy to... to... Mm. Czy to nie jest od sieczkarni? Wiesz, my tutaj niedaleko właśnie sieczkarnie, koło od sieczkarni Wałek. Złowiliśmy, nie? Wałek, a to jest półoś od ciężarówki. Od ciężarówy. No, kurwa. Ła, ile wkrętów. No. Pięknie. Patrz, jaki sprzęg. Sprzęg piękny. O, hamulce. Hamulce. Klocki, klocki. No. Klocki. Chodki, klocki. Mały. Kasa. Stara kasa. No, podnieś. Trochę ją opukałem z mułu. Jezu. Opukałem już mułu. Ale jeszcze... Wejdę. Jeszcze siedzi. A we dwóch to idzie. Jak żeś ty to wyjął? Piękna kasa. Zapraszamy na stoisko. Byś kasował ludzi? Na pchlim targu? Na pchlim targu. Chciałem ci pokazać, jak się łowi zlepek podkładek kolejowych. Jej, trzy. Trzy naraz, zlepione. No jakoś załadowane. Wszystkie. A patrz, co tu jest jeszcze. Miedziucha jeszcze. Ten jeden to jest fragment tylko. Nie jest taki ciężki. Ale co, taki... To są płytki miedziane jeszcze. Tak? Ołowiane i miedziane. I takie coś przyjmą na skupie? Przyjmą. Centra. Na szczęście są uszka. Ja. Ile to waży? No... O jest! Załadowane. Lecimy na podsumowanie, na bazę. Witamy na podsumowaniu, piękne wszystko powykładaliśmy. Kasa fiskalna. Tego się nie spodziewałem, to już w ogóle jakiś cyrk. Dwa akumulatory, znaczy właściwie półtora akumulatora. Liczymy teraz wkręty. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 wkrętów. Uspokój ta się. 18 wkrętów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem małych podkładek. Jedna wielka podkładka. Tutaj od sieczkarni tata mówi, że to jest. To jest napęd od sieczkarni. No, no to koło od sieczkarni złowiliśmy nieopodal, więc jest szansa, że to. Chromowana ruła. Tutaj tata mówi, że to od samochodu jest. Półoś. Miedziucha, cewka miedziana. No to już to na początku trafiłem. Już było, już byłem zadowolony. Stopka. Trzy klocki hamulcowe od wagonu, każdy innego rozmiaru. Dwa dzwonki. Dzwonki, rogatki się podnosiły. No powiedzmy, że taka jest teoria. Tutaj od wozu. To jest piasta. Piasta, no to dobrze zgadłem to. No i sprzęg piękny. Jeszcze taki potwór, to jest po prostu niesamowite. Niedługo... Niedługo będziemy łowić, niedługo będziemy ważyć ten złom na kanale u Sylwana. Z izolatora. A, jeszcze tutaj, faktycznie, przecież jeszcze... O, od trakcji chyba. To jest z izolatora do przykręcania. Mhm. Tu była ta ceramiczna. No tak, izolator ceramiczny był, ceramiczny. Tak, tak. No to najlepsze co jest, to właśnie. Słupek jeszcze wbetonowany, trzeba będzie go skuć. Siodełko.
O, takie ładne było. Wygodne pewnie. Mrówki. Mrówki. Mrówki Z. Czy to te mrówki to się nie nazywają mrówki Z? Tak myślałem. A pasza, to tutaj jeszcze ten uchwyt wyłowiłem. Obstawiam, że to jest od tego właśnie tu, no. No i jeszcze trochę puszeczek i takich dupiereli, ale to dzisiaj... Ale te akumulatory. Masakra. No i akumulatory, właśnie. To są od ciężkiego wozu jakiegoś. Jelcz, co tam, Skoda. Na pewno nie Star. Aha. Star miał mniejsze. Kamaz? Może być też. Dobra, żegnamy się, bo już za długi ten filmik będzie. Trzymajcie się. Dzisiaj mamy dzień konia. Niesamowity dzień. Samego rana coś dzieje się dzieje. Ale wszystko kończy się pozytywnie. Bardzo pozytywnie. I tak właśnie trzymajcie. Narka. I piękny fant śmietnikowy, czyli pobiał. Ta wajcha nie, ale ten dół tak. Jakieś śrubki, wkręty nieużywane. Wujek z Muru za Sichle przywiózł, żeby nam pokazać, jakie tam u nich są.